Baczność! Donald. Możemy z tego się trochę śmiać, ale czy Polska nie dokonała hołdu lennego Niemcom? Jak wiemy, przez ostatnie 10 lat dokonaliśmy w Polsce skoku ewolucyjnego. Na tle innych państw zachodnich, gdzie praktycznie oni przez te 10 lat stali, nie rozwijali się, jest duża dysproporcja. Nasz model gospodarczy opierał się na taniej sile roboczej i tanim prądzie z węgla, ale niestety i tania siła robocza się kończy, ale co gorsze węgiel przez wszystkie podatki jako środek nieekologiczny w Unii Europejskiej staje się nieopłacalny, do tego już niedługo nastąpi zamknięcie elektrowni w Bełchatowie. Ale czego dowiedzieliśmy się po spotkaniu Ursuli von der Leyen w Katowicach z Donaldem Tuskiem i z rządem Polski? Ano tego na przykład, że budowa elektrowni atomowej będzie już odłożona i opóźniona o kilka dobrych lat. A co to znaczy dla nas? Dla nas to znaczy tragedię, bo jak zamknie się elektrownia w Bełchatowie, to ten prąd jeszcze bardziej skoczy do góry. I teraz wcale to nie jest żart. Może się okazać, że taniej będzie nas kosztować wyjazd w zimę do jakiegoś ciepłego kraju, do Hiszpanii, niż ogrzać nasze domy i mieszkania. Powiemy węgiel nieekologiczny, gaz też z roku na rok będzie coraz bardziej nieopłacalny przez wyższe podatki jako środek Nieko, nieekologiczny, pozostaje tylko prąd i pompy ciepła, ale ten prąd będzie drożał i to bardzo u nas Dodatkowo też już dowiedzieliśmy się, że budowa CPK jest mało realna i też pewnie będzie przesunięta. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest to tylko mówienie przed wyborami, że będzie przesunięte, mówię o wyborach czerwcowych, a tak naprawdę nikt teraz nie chce budować portu CPK w Polsce. Do tego nawet przeciwnicy, jak Szymon Hołownia, nagle przed wyborami, gdzie widzi, jak opinia społeczna podchodzi do tego faktu i że jest za budową CPK, on zmienia zdanie i mówi, że no, myślał, że to jest projekt mega lomański, ale teraz jest za budową CPK. To samo Robert Biedroń mówi, że Lewica bez żadnego, ale jest za budową CPK, a w swoim programie wyborczym mieli zastopowanie budowy lotniska. Ja nie wierzę w ich szczere intencje, wydaje mi się, że to wszystko jest robione przez sondaże, gdyż opinia publiczna oczekuje budowy CPK, a wiadomo, wybory się zbliżają w czerwcu. Ale wisienko na torcie jest to, że od początku roku niemiecka prasa pisała o tym, że nie mają co robić z używanymi autami elektrycznymi, bo wiadomo, wymiana takich baterii, potem utylizacja jest bardzo droga i nieopłacalna. I co się dzieje, czego się dowiadujemy? Że Polska wprowadza dopłaty i uwaga do używanych aut elektrycznych. Tak więc Niemcy pozbędą się kłopotu, jeszcze za nasze pieniądze my do tego dopłacimy. A wszystkie takie decyzje o odwlekaniu budowy CPK czy budowy elektrowni atomowej ma spowodować, żebyśmy się stali mniej konkurencyjni i nasza gospodarka była po prostu słabsza, gdyż kraje zachodnie, przede wszystkim Niemcy, widzą nas jako zagrożenia. I naprawdę nie oszukujmy się, że jest inaczej. No i jeszcze na sam koniec następuje wolnymi krokami centralizacja Europy pod przewodnictwem Niemiec i trochę Francji, czyli prawo Unii Europejskiej będzie nadrzędne nad prawami poszczególnych państw. Tak naprawdę stracimy jakokolwiek decyzyjność. Żeby nie powiedzieć niepodległość. A za naszymi granicami jest wojna i zamiast przygotować się do niej, żeby nikt nas nie zaatakował, to Unia Europejska zajmuje się jakimiś sprawami, normami emisji spalin czy nakładaniem kolejnych podatków, czy polityką gender. Putin jak na to się patrzy, to tylko pewnie się uśmiecha i się śmieje. Zacznijmy myśleć nad realnymi problemami i nad realnymi rozwiązaniami tych problemów. I nie szukajmy sobie tematów zastępczych. Jeśli podoba ci się o tym o czym mówię, to możesz mnie wesprzeć na patronite konto weź tabletkę.